Dzień dobry we wtorek, 20 lutego, tu Biznes Update. Zapraszamy na poranny sprint przez najważniejsze biznesowe informacje. Biznes Update. Zacznij dzień z przewagą. Podsumowanie rynków. wig 20 wzrósł wczoraj o 0,7%, a WIK o 0,9%. Najmocniej wśród blue chipów na giełdzie rosły akcje LPP o prawie 5%. W poniedziałek złoty się umocnił. Dolar potaniał, trzeba było za niego zapłacić 4 zł, 1 grosz, a za euro 4 ,32 zł. 32 grosze. Ropa taniała o około 1%. Gospodarka i makroekonomia. Bloomberg donosi, że polski rząd przygotowuje się do odwołania prezesa NBP. Agencja podaje, że dotarła do źródeł, które twierdzą, że Donald Tusk pozwolił na próbę postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. W 2023 roku polski eksport rolno-spożywczy osiągnął rekordowe 236 miliardów złotych, to prawie 52 miliardy euro i tym samym wzrósł o ponad 8% rok do roku. Najwyższe przychody były z mięsa. 26% całkowitego, całkowitego eksportu trafiło na rynek niemiecki. 73% produktów trafiło do krajów Unii. Poza Unią najwięcej wyeksportowano do Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Ma być nowy projekt ustawy wiatrakowej, zapowiedział to wiceminister klimatu. Projekt ma się pojawić do czerwca. Rolnicy zapowiadają kumulację protestów na dziś. Ma blokad można spodziewać się niemal w całym kraju na drogach. Dziś także ma się rozpocząć protest ukraińskich rolników na granicy z Polską. To odpowiedź na blokowanie granicznego ruchu transportowego właśnie po polskiej stronie. Te blokady rozpoczęły się już w listopadzie. Protesty ukraińskie mają trwać do 15 marca albo do momentu odblokowania granicy przez protestujących z Polski. A skoro już przy strajkach jesteśmy, to dodajmy, że dziś także powracają strajki na największych niemieckich lotniskach. To kolejny w tym roku protest pracowników personelu naziemnego Lufthansa. Protest ma trwać od dzisiaj, od czwartej rano do jutra, do godziny siódmej. Niemcy prawdopodobnie znajdują się obecnie w recesji. Tak stanowi raport Bundesbank. Powodem ma być słaby popyt zewnętrzny, ostrożni konsumenci oraz inwestycje krajowe, które wciąż są hamowane przez wysokie koszty finansowania zewnętrznego. Viktor Orban odmówił spotkania z amerykańskimi senatorami. Ci przybyli do Budapesztu, aby omówić kwestię rozszerzenia NATO. Brytyjski rząd w najbliższych dniach ma ogłosić porozumienie o współpracy z Unijną Agencją Ochrony Granic Frontex. Były prezydent USA, Donald Trump, został uznany winnym zawyżania swojego majątku w celu wprowadzenia w błąd kredytodawców. Sprawę wniosła prokurator generalna Nowego Jorku, która zarzucała Trumpowi, że przy pomocy swoich dorosłych synów i wyższej kadry kierowniczej w Trump Organization. W ciągu 10 lat fałszywie zawyżył swój majątek o ponad 3,5 miliarda dolarów. Sąd orzekł, że były prezydent ma zapłacić 355 milionów dolarów kary. Informacje biznesowe. Firma Volt, znana z dostaw jedzenia, wprowadza nową ofertę dla firm Volt for Work. Usługa, która będzie pozwalać na zamawianie posiłków przez pracowników w ramach ustalonego przez pracodawcę limitu, będzie dostępna we wszystkich miastach, w których działa Volt. Popularna linia lotnicza Wizz Air uziemiła część swoich samolotów z powodu nieplanowanych przeglądów silników, co poskutkowało skasowaniem części oferowanych tras, opisuje Puls Biznesu. Na sytuację szybko zareagował główny konkurent Ryanair, który wprowadził taryfy ratunkowe zaczynające się już od 25 euro na trasach, które zostały usunięte przez Wizz Focus Garden, należący w 60% do funduszu Enterprise Investors, planuje być głównym graczem w branży ogrodowej, aspirując do roli ogrodowej wersji IK. Opisuje także puls biznesu. Firma skupia się na sprzedaży przez internet, oferując szeroką gamę produktów ogrodowych, takich jak meble, domki ogrodowe, artykuły do uprawy roślin i architektura ogrodowa. Polski holding nieruchomości wchodzi w segment OZE. Pierwsza powstanie farma PV Czerwonak. Jej moc ma wynosić 28 MW. Stellantis rozważa budowę nawet 150 tysięcy tanich pojazdów elektrycznych w swoim kompleksie Mirafiori w Turynie. To w ramach umów z chińskim producentem samochodów Flip Motor. Volkswagen ogłasza drugą fazę inwestycji w Meksyku. Jej wartość to około miliard dolarów. A francuski dostawca części samochodowych Forvia zlikwiduje do 10 tysięcy miejsc pracy w związku z globalnym przejściem na pojazdy elektryczne. Firma dąży do oszczędności w wysokości około 500 milionów euro rocznie w 2028 roku, aby pomóc podnieść marżę do ponad 7% z 2,5% w ubiegłym roku. Producent ciastek Oreo Mondele wprowadził w tym tygodniu nowe kierownictwo w swojej rosyjskiej firmie, pomimo, że pod wpływem nacisków firma przestała reklamować się w Rosji, to wciąż nie udało się jej całkowicie opuścić tego kraju. Prawo i podatki. Sąd okręgowy w Białymstoku orzekł, że stosowanie aresztu tymczasowego wobec byłego wiceszefa Aptechu Marcina P. nie jest bezwzględnie konieczne. W związku z tym zmienił postanowienie i pod warunkiem wpłaty 300 tysięcy złotych poręczenia pozwolił Marcinowi P na opuszczenie resztu tę historię opisuje puls biznesu. Łokik nałożył na Nextbike Polska ponad 791 tysięcy złotych kary w związku ze stosowaniem klauzul abuzywnych. Operator wypożyczalni rowerów miejskich miał w niedozwolony sposób zmieniać regulaminy i niesłusznie obciążać konsumentów dodatkową opłatą. Ministerstwo Finansów poinformowało, że planuje wyłączyć rolników spod przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Resort wskazał, że objęcie rolników przepisami wywołało wątpliwości interpretacyjne związane m.in. ze wstrzymaniem kredytowania rolników w ogóle. Rząd zajmie się zaproponowanymi przez Ministerstwo Finansów zmianami jeszcze w tym kwartale. W wykazie prac Ministerstwa Finansów podano, że w marcu zostanie wydane rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek VAT dla branży beauty. Projekt nowych regulacji ma na celu obniżenie stawki z 23 na 8% na określone usługi kosmetyczne od kwietnia tego roku. Obniżka została zapowiedziana przez Donalda Tuska podczas Kongresu Programowego Koalicji Obywatelskiej w ubiegłym roku. Unia Europejska wszczęła formalne dochodzenie w sprawie TikToka w związku z możliwymi naruszeniami przejrzystości i obowiązków w zakresie ochrony nieletnich. Chodzi m.in. o uzależniający design, brak ograniczenia czasu wyświetlania, efekt króliczej nory, weryfikację wieku czy domyślne ustawienia prywatności. Unia Europejska zamierza nałożyć na Apple grzywne w wysokości około 500 milionów euro w związku z rzekomymi naruszeniami unijnego prawa konkurencji. W ubiegłym roku Komisja Europejska oskarżyła Apple o naruszenie zasad konkurencji na rynku streamingu muzyki poprzez zasady App Store, które uniemożliwiają twórcom informowanie użytkowników o innych opcjach zakupu. JP Morgan zapłaci 350 milionów dolarów kary w związku ze zgłaszaniem niekompletnych raportów handlowych. Bank poinformował, że nie zidentyfikował żadnych wykroczeń pracowników, szkód dla klientów lub rynku. Oczekuje jednak, że uiszczenie kar rozwiąże sprawę z dwoma amerykańskimi organami regulacyjnymi, które dopatrzyły się naruszeń. Dane i badania rynkowe. Stacji ładowania pojazdów elektrycznych przybywa trzy razy wolniej niż samych samochodów elektrycznych, szacuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Ponad 11 tysięcy miejsc pracy zapewnią flagowe inwestycje w zakresie łańcucha dostaw dla energetyki wiatrowej w Polsce, wylicza Fundacja Wind Industry Hub, założona przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Polska wykorzystuje jedynie 3% swojego całkowitego potencjału produkcji biogazu, wynika z raportu Strat Strategy End. Jednocześnie 68% ankietowanych firm uważa, że biometan to klucz do transformacji energetycznej kraju. Ponad 35% ankietowanych przedsiębiorstw zamierza w ciągu kolejnych 18 miesięcy wdrożyć swoje własne narzędzia oparte o AI, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie EY. Większość ankietowanych Ukraińców przyznaje, że w Polsce zdecydowanie łatwiej jest znaleźć pracę, wynika z badania CEBOS. Badani docenili również lepiej działającą komunikację miejską czy bogatszą ofertę kulturalno-rozrywkową w polskich miastach. 103 miliardy euro zysków zanotowało w 2023 roku 20 największych banków Europy. To pokłosie m.in. wyższego poziomu stóp procentowych w strefie euro. To tyle, w dzisiejszym poda... to tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, jak zawsze, w naszej prasówce można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Ta prasówka to mail z informacjami, a także linkami do źródeł, który trafia na Waszą skrzynkę codziennie, już o 5 rano. Dziękujemy, do usłyszenia.